Witamy na pokładzie Kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Startuje Dolnośląska Zima. Najpiękniejsze atrakcje regionu w pigułce. 5 weekendów i 5 górskich lokalizacji. Spotkajmy się w Karpaczu, Szklarskiej Porębie Polanie Jakuszyckiej, Czarnej Górze, Zieleńcu i Świeradowie Zdroju. Serdecznie zapraszam do udziału w akcji Dolnośląska Zima. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Odkryjmy zimowe tajemnice Dolnego Śląska. Optyczny Vision Optic w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optic, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. PodoArtist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. PodoArtist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Startuje Dolnośląska Zima. Najpiękniejsze atrakcje regionu w pigułce. 5 weekendów i 5 górskich lokalizacji. Spotkajmy się w Karpaczu, Szklarskiej Porębie Polanie Jakuszyckiej, Czarnej Górze, Zieleńcu i Świeradowie Zdroju. Serdecznie zapraszam do udziału w akcji Dolnośląska Zima. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Odkryjmy zimowe tajemnice Dolnego Śląska. Szesnasty stycznia, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Również bolesławianie mogą co miesiąc uczestniczyć w koncertach muzyki klasycznej, które w Galerii Karkonoskiej w Jeleniej Górze organizuje Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Odbył się już pierwszy w tym roku taki koncert. To materiał jeleniogórskiej telewizji Dami.
Ruszył kolejny sezon muzycznych spotkań organizowanych w Galerii Karkonoskiej. Za nami koncert pod hasłem Czar Karnawału. W nowy rok wchodzimy w dobrym nastroju, rozśpiewani wszyscy. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl koncertów. Nowy w 2024 roku. I do przerwy wakacyjnej co miesiąc w muzyczne czwartki zapraszamy do Galerii Karkonoskiej w Wielkiej Górze, gdzie występują dzieci i młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze przy akompaniamencie, towarzyszeniu oczywiście wyśmienitych też pedagogów. Gram pierwszy raz w takim koncercie tutaj. Normalnie to gram w szkole koncerty. Gram na kontrabasie, a to jest kontrabas. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć w tym udział, bo to jest naprawdę bardzo fajnie dla muzyka. To jest altówka, naprawdę przepiękny instrument i bardzo kocham na nim grać i zawsze z chęcią jestem tutaj, żeby po prostu też dla takiej swojej satysfakcji tutaj być. Jest to, tak, rozwijające. Myślę, że dla wszystkich to jest przyjemność posłuchać koncertu. Dla mnie możliwość udziału w takim koncercie to jest bardzo fajna rzecz i jeszcze nigdy nie brałem udziału w koncercie akurat. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że będę występował przed taką publicznością. Biorę udział w koncercie już trzeci raz. Biorę udział już drugi raz, jestem już ze szkoły muzycznej i uważam, że warto, bo można miło spędzać czas i poznać nowe utwory. Zapraszam serdecznie wszystkich, wykonawców oczywiście, pracowników szkoły muzycznej, ale też Państwa. Naszą wyśmienitą publiczność zapraszam po koncercie do degustacji, do poczęstunku. Przygotowaliśmy dla Państwa tort. Mam nadzieję, że będzie wszystkim bardzo smakował, albowiem te koncerty odbywają się dla Państwa i z Państwa udziałem mamy okazję jeszcze raz dodatkowo to przeżywać. Warto śledzić profile społecznościowe Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie znajdą Państwo w najbliższym czasie więcej informacji na temat planowanych koncertów. Zabawę karnawałową dla dzieci zorganizował Bolesławski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzieci z osiedla przy ulicy Kościuszki bawiły się w dziennym domu Senior Plus. Bolesławski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od lat opiekuje się dziećmi z osiedla socjalnego przy ulicy Kościuszki. Latem organizuje dla nich festyny rodzinne na osiedlu. Natomiast w porze karnawału są zabawy. I właśnie po raz 24 taka zabawa karnawałowa odbyła się dla nich w dziennym domu Senior Plus. W dniu dzisiejszym przewidujemy zabawy, tańce, konkursy, ale także drobny poczęstunek dla dzieci. A zwieńczeniem tego spotkania będzie Mikołaj i rozdanie paczek. Niemal każdy z dorosłych pamięta takie swoje zabawy karnawałowe, które organizowane były bądź to w szkołach, bądź przez zakłady pracy, w których pracowali rodzice. Niemal każdy też przebierał się wówczas w ulubione postaci z bajek lub filmów. Mamy karnawał, tak? Karnawał, czyli wszyscy się bawią. Będziecie się dobrze bawić? Tak! Ja dziękuję bardzo za przygotowanie tej imprezy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzienny Dom Senior Plus. Życzę Wam przy okazji szczęśliwami, Waszym rodzinom, Waszym rodzicom szczęśliwego nowego roku, wszystkiego najlepszego. Zaczęły się ferie, także mamy nadzieję, że sobie odpoczniecie. A dzisiaj to jest czas na zabawę, ale żeby zabawa była też jeszcze weselsza, przyniosłem Wam bardzo zdrowe żelki. Lista przybojów, do których dzieciaki pląsały po parkiecie, spełniała oczywiście i wymagania karnawałowej mody i upodobania samych dzieci. To jeszcze dla nich nie czas na tańce w parach, ale kółka i korowody zadowalały i ich oczekiwania, i animujących zabawy dorosłych. Nie zapomniano oczywiście o paczkach dla uczestników zabawy, które towarzyszą takim imprezom dla dzieci. Chciałam podziękować przede wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu za zaangażowanie, za przygotowanie tego spotkania, ale także naszym sponsorom, lokalnym przedsiębiorcom i osobom prywatnym. Były też ciastka i słodkości dla uczestników, no i oczywiście napoje dla ochłody po tańcach. W
Współdziałanie ze sobą miejskich placówek socjalnych w ten sposób pozwala na wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla potrzeb wszystkich środowisk, nad którymi MOPS ma pieczę. Dom seniora udostępnia swoje pomieszczenia dla dzieci, ale dzieci z drugiej strony nierzadko też uprzyjemniają na przykład swoimi występami wydarzenia dla seniorów. A teraz blok informacji w skrótowej formie, a wśród nich ciekawe informacje statystyczne za ubiegły rok z Urzędu Stanu Cywilnego. Bolesławskie II Liceum Ogólnokształcące obchodziło jubileusz 60-lecia istnienia. Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe statuetki z tytułem Przyjaciel Szkoły dla wyjątkowych osób, które wspierają i pomagają w realizacji działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. Wydarzenie było też okazją do wspomnień oraz podsumowań dotychczasowego dorobku placówki. W tym roku z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w powiecie bolesławieckim po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 75 612 17 19. Telefon jest czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30 i w piątki od 7.30 do 14.00. Samorządowcy dolnośląscy przypominają o programach mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON realizuje programy mieszkaniowe z pakietu Samodzielność, Aktywność, Mobilność, Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie. Dokładne informacje o nich dostępne są na witrynie internetowej samorządu w zakładce Niepełnosprawni. Bolesławski Urząd Stanu Cywilnego opublikował ciekawe dane za ubiegły rok. Otóż urodziło się wtedy więcej chłopców niż dziewczynek, a najpopularniejsze imiona dla nich to były Zuzanna i Nikodem. W sumie sporządzono 495 aktów urodzeń, ale aktów zgonu było w 2023 roku 683. W rozegranym w Bolesławcu finale strefy jeleniogórskiej szkół podstawowych klas 7 i 8 w koszykówce dziewcząt na rok szkolny 2023-2024 zwyciężyła szkoła podstawowa nr 10 z Jeleniej Góry. Druga była 11 z Jeleniej Góry, a trzecia szkoła podstawowa z Podgórzyna. Bolesławianki z jedynki zajęły w nim czwarte miejsce. W ostatnim meczu BTS Elektros, który drużyna zagrała przed własną publicznością, przegrał z SPS-em Brzeg Dolny 1-3. Bolesławianie wygrali pierwszego seta i kolejne trzy przegrali. Ten wynik był odwrotnością tego, co wydarzyło się w pierwszym meczu tych drużyn, gdy to bolesławianie wygrali 3-1. BTS nadal zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli. Najbliższy mecz rozegra dopiero za 3 tygodnie na wyjeździe w Miliczu. Tylko do końca stycznia mają czas osoby prowadzące własne firmy na zgłoszenie w ZUS, że chcą po raz pierwszy korzystać z ulgi Mały ZUS Plus. Natomiast ci, którzy korzystali już z tej ulgi w ubiegłym roku, nie muszą zgłaszać się ponownie. W 2023 roku liczba wszystkich aktywnych firm na Dolnym Śląsku wyniosła dokładnie 355 151. Z ulgi Mały ZUS Plus korzystało wtedy 20 700 firm. To stanowi niespełna 6% wszystkich firm. Ta preferencja dla przedsiębiorców musi być jednak indywidualnie przez nich przeanalizowana, ponieważ są plusy i minusy takiego rozwiązania. Mały ZUS to niskie składki, które przedsiębiorca musi co miesiąc odprowadzić do ZUS, ale to oznacza także niskie wpływy na indywidualne konto emerytalne. A więc sam przedsiębiorca powinien zdecydować, co jest dla niego korzystne. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę, już od 2019 roku mogli korzystać z małego ZUS. Natomiast od 2020 roku z małego ZUS Plus. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.
Ci przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z małego ZUS-u Plus, mają na to czas do końca miesiąca, czyli do 31 stycznia. Jeżeli ktoś z tej ulgi korzystał już w ubiegłym roku i nadal spełnia warunki, żeby z niej skorzystać, nie musi robić nic. Zgłaszając się do małego ZUS Plus, należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i ponownie zarejestrować z kodem właściwym dla małego ZUS Plus, to jest takim, który rozpoczyna się od 0590 albo 0592. Mały ZUS Plus to dopiero trzecia ulga w kolejności, z której skorzystać może początkujący przedsiębiorca. Pierwsza z ulg to ulga na start, kolejna to preferencyjne składki i trzecia to właśnie Mały ZUS Plus. Mały ZUS Plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. Za chwilę nadam jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na środę. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy z wtorku na środę temperatura w Bolesławcu spadnie do minus 9 stopni Celsjusza. W ciągu dnia wzrośnie do zera. Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie w nocy małe, a w dzień duże. Po południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać aż do 988 hektopaskali wieczorem. Wiatr słaby do 10 km na godzinę, wiał będzie ze zmieniających się kierunków. Startuje Dolnośląska Zima. Najpiękniejsze atrakcje regionu w Pigułce. 5 weekendów i 5 górskich lokalizacji. Spotkajmy się w Karpaczu, Szklarskiej Porębie Polanie Jakuszyckiej, Czarnej Górze, Zieleńcu i Świeradowie Zdroju. Serdecznie zapraszam do udziału w akcji Dolnośląska Zima. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Odkryjmy zimowe tajemnice Dolnego Śląska. Salon optyczny Vision Optic w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optic, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny przeznaczony do korygowania wad wzroku i powstały przy połączeniu opraw korekcyjnych z soczewkami korekcyjnymi. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. PodoArtist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. PodoArtist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332.